Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki, kochani. Udało nam się złapać Karla Franca. Co prawda dowiedziałem się, że ta zasadzka nie jest jedną z tych 15 bitew, ponieważ nie mogę mieć... Nie mogę ich zasadzkować, po prostu w zwykłej bitwie, wiecie, normalnie. Muszę ich złapać, no ale kurde, ważne jest to, że po pokonaniu Karla Franca będzie można przybrać jego postać, a to nie jest wcale taki sobie hop-siup wojownik, natomiast... No niestety trzeba będzie troszeczkę w umiejętności postaci tutaj też pójść, bo mamy czary, ale potrzebujemy tam zbuffować faktycznie samego odmienica. Natomiast no, powinniśmy sobie tutaj kurde poradzić na spokojnie, myślę. Rozegrajmy sobie to. No i potem zaatakujmy Aldorf, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. Natomiast kochani, kurczę, chciałem powiedzieć, że w miarę będę się streszał z tą kampanią, powiem szczerze. Nie to, że będę jakoś tak rushował ją i wiecie, o co chodzi, tylko jakby chcę to po prostu skończyć. Może jeszcze jedną armię sobie tutaj zbudujemy. Może zobaczymy, jeżeli pieniądze na to pozwolą. No i sobie faktycznie powymieniamy te jednostki, niektóre po prostu przerzucimy drugiemu lordowi, a... Co tu się dzieje? Czemu tu jesteśmy tu? Drugiemu lordowi, a samemu... Kurde, dużo tych strachulców jest. No właśnie. Są po tej stronie, po tej stronie. Czy ja mogę was rzucić tu? Mogę. Tak zróbmy. Gdzieś tu? Aha. Dobra, skupmy magię, bo mi przeszkadza ten niestety. O. Tylko czy ja tutaj będę chciał atakować? W sumie trochę tak. Trochę tak, dobra. Rozmieśćmy wojska. No z Karlem to kurde słabo będzie trochę, ale mamy w tym celu czempionów. On jest na koniu. Nie, ty jesteś na tym, na Pegazie. Dobra, złaź stamtąd. Będziemy do niego strzelać i wyślemy na niego Bazyliszka i Kuroliszka i tych innych. Może go strącimy po prostu, zobaczymy. Was wrzucimy na tyły. Bo tu mamy konnicę, ale ta konnica... Nie, no to nie jest żadna armia tak naprawdę. Dobra, kurde, bo się zaczynam bawić, a nie powinienem się bawić tutaj. Atakować śmiało. Dobra. Mamy tak, mamy was jeszcze. Wrzucimy was tutaj, żebyście szybko zrobili tę... Znaczy, żebyście zrobili porządek szybciutko. Ty, mój miły, gdzieś tu. Mamy czary Mary. Zawsze będę mógł ostateczną przemianę wrzucić. No i dobra. Hopsasa. Gdzie wy będziecie szli? Na Karla. Ty też chodź, mój miły. Jesteś wiliczem, ale kurde. No wiadomo, że tutaj szans nie mamy specjalnie. Karlem. Trzeba będzie go, kurde, strącić jakoś. Strąćmy go. O, no tu. Zobaczcie, jednym dziabnięciem, kurde, nie? Tyle bariery. No mamy to. I am you. Dobra, wyłaźcie, może tutaj, kurde. Mamy radę. No nie dajemy rady. Nie, nie. Nie, nie, nie. Tu z wilczem. Walcz. Uuu.
Dobra, nie chcesz walczyć, to nie. Trudno. Stary, złaź tu na ziemię. O! I teraz ma to sens większy. Pa! I teraz pana to. Znaczy trochę zmniejszę ten niesamowity pancerz, który masz. Po 50. Kurde, bo nie widzę nic. Zostawcie go w spokoju. Ej, wracaj! Go, go, go. Złapcie go. Też z drugiej strony, dobra, nieważne. Bo kwestia jest tego, że to była zasadzka, więc nie mieli gdzie uciec i tyle. No kurczę, zero, nie? Krąglutkie zero, no ale... Ale udało nam się przynajmniej tę bitwę tutaj śmiało rozegrać. Straty znikome. Więc spoko. Dobra, mamy łaskę. Czy łaski mamy dużo? Uzupełnijmy się, bo będziemy atakować Aldor za chwilę, więc myślę, że to będzie ważniejsze. Ciach. Pięknie. Tak, bezkształtny koszmar. Zaraz zobaczymy. Zdobywane doświadczenia jednostki. Okej. Okay. Sławne regimenty odblokowane. Rycerze zagłady. Dobra. Oni mają co prawda... Złote szewrony już tutaj, ale... Ale... Tyk. To jest ten slag miażdżyciel. Mamy wojnę z nim, ale ty jesteś... Weź co? Zostaw mnie w spokoju, gościu. No właśnie, tu są ze śmichy, chichy. Na przykład pancerz w zmienionej postaci, prebia do szarży, prędkość, kurde, nie? Uzyskaj dostęp do umiejętności bojowych. No właśnie, to jest, kurde, ważne. Natomiast, no właśnie, chyba to pójdziemy już w tym kierunku. Tyle. Co prawda nie mogę już nic zrobić w tym momencie. Mam nadzieję, że... Znaczy nawet jak slaga miażdżyciel. Nie, no raczej nie ma opcji, żeby przejął Aldorf po postaci. No, to będzie łatwe akurat teraz. Iberokrutnik. Blokada armii. Nie ma sensu, bo to jest tylko... Modyfikuje zasięg ruchu wybranej na mapie na wybranej armii na mapie kampanii o 20%, więc tak naprawdę jak będą chcieli, to zaatakują. Natomiast... Właśnie tu sobie poobracałem wtedy tę kamerę. Wypatrzę na ten. Żeby, o, na północ było. Tyle. Możemy ewentualnie wykryć technologię. Ops. No i tyle. Pobudowaliśmy budynków dużo. Aha, i właśnie, najważniejsza rzecz, kurczę. Bo aż sprawdziłem, bo byłem... znaczy nie byłem pewny, tylko to jest kwestia, że nie byłem do końca pewny, o tak? Nie wiem, czy ty będziesz w zwarciu, czy punkty zdrowia, odporność na magię, podstawowa szansa na feralny efekt. Zaklęcie, obrona w zwarciu, siła w zwarciu. Bo ty masz... rosną skórę, no. W razie czego będziesz kimś. Chodzi mi o tą wykrywalność. Chodzi o to, że ja byłem przekonany do tej pory, że to jest procentowa szansa w każdej turze. Jeżeli, no nie wiem, mamy tutaj, kurde... Tutaj mamy 10%, nie? Razem jest 10. Że 10% szansa w każdej turze jest na to, że nam odkryją ten kult Szachraja. Ale to nie. To jest, chodzi o to, że jeżeli będziemy mieć stówkę, to wtedy nas odkryją, a wszystko poniżej stówki, no tam wiadomo, jeżeli są postaci, nie. Zacie robią nam 15 wykrywalność. No to jeżeli ogólnie przekroczymy, powiedzmy, 100% wykrywalności, to wtedy nas wykryją. A tak to śmiało można budynki wsadzać każdej i tyle, więc tak naprawdę ten budynek jest bez sensu. Co mamy tu? Tu jest stosunki dyplomatyczne. Wiecie co? No właśnie, bo to jest bez sensu. To nam wykrywalność o 20, czy będziemy mieć plus 30? To 40 będzie, no nie? No i tyle. Grimuary. No tutaj mamy sporo tego, więc jakby można różne dziwne rzeczy zrobić. Aha, właśnie, miałem spaczenie też. Zwiększyć nastawienie, przynależność. Nie tu.
postacie. Ukryj flagi armii, ukryj pergaminową nakładkę. Który przy wyborze, noszące się imiona, dobrze, to ma być. Czyli cincha? Nie, bo to są warstwy. Warstwy przynależności, mi chodzi o... chodzi mi o to, tutaj kurczę, jest spaczenie na pozostałe tury 4, dobra, właśnie tego nie widziałem wcześniej, w sensie, no, miałem to włączyć. Dobra, to jest to. Budyneczki. Jest szansa na ekspansję, pieniążki mamy. Tysiące, no właśnie, kurczę. No i tutaj się bałem, żeby nie robić tego, bo mi kurde wzrośnie i tak dalej. Nie, właśnie się nie bać się. Dobra. Ty mój miły, troszeczkę dostajesz. Jest Kubach. Czenko tutaj. Mamy szansę tutaj w ogóle. Cmentarzysko. Powinniśmy mieć. Rusowe co prawda, ale zawsze. Dobra. Możemy was okrążyć w sumie. Specjalnie aż tak się nie spieszę. Chyba. Zobaczymy. Jak to pójdzie, na razie dajmy sobie moment. Znaczy no w sumie najbardziej kurde Festus mi tutaj podobał się, no ale jak się nie ma co się lubi, nie? To jest plus stówka, no ale to nie potrzebujemy tego, bo to nas na pewno wykryje wtedy. No ale tak poza tym, no to chyba tutaj nic nie mogę zrobić takiego. Zostawmy, chyba że coś zaawansowane te. Nagrywalność to jest wyjce. Spoczynienie cincha, co prawda. Chyba, że to jest limit dla kultystów, można by wtedy zrobić, albo dla czarowników, albo kogoś. Jakiś budynek, nie? Tu mamy opalizujące koszmary. No tutaj mamy czempionów. A nie mamy pieniędzy, dobra. Tyle niestety. Ta oblężona, oni wyszli do nas. No i dobra. Konnicy mają kurde trochę. Oraz zobaczcie, że mają tych przyczajonych w puszczy. Jak oni się tam nazywali. O kurde, maszyna Assassins. Akshina. Wy jesteście. Dobra. Czy to jest jakaś kurde miejscówka fajna, żeby się ustawić? Może tu, żeby kurde mają dużo konnicy, żeby nas nie ten... nie dziabnęli, zwłaszcza, że to oni atakują, więc pod obronę weźmiemy się tu. Można by się schować na przykład tu. Teraz zobaczymy, czy tutaj się będziemy chować. Mamy pomioty cincha, no właśnie nie widziałem ich, kurde, w akcji. Nie, widziałem ich. Widziałem przecież. Kurde, skurczybyki, dobra. To jest jednostka przeciwpiechotna, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Dobra, potem ich wrzucimy. W wir. Halabardzistów mamy i to sporą ilość. No idą. Pocisk.
Nie, no uniknął to tego. Dobra. No i jak nas widzą tu? Widzą nas, no skurczybyki. Atakować! Czemu nie atakujecie? Moment, bo chcę zobaczyć, czy mam włączone Fire at Will. Nie, no mam, no to co jest grane? Coś, tylko że to oni będą tutaj uciekać mocno, więc. Mamy wzmocnienie, ty jesteś, gdzie mój miły. Pozwolę sobie spowolnić trochę. Wy, moi mili, idźcie tu, wyjdźcie tu, wyjdźcie tu. Wyjdźcie tu. Wykonnicuj tu. Właśnie, tak naprawdę to bym tu pierdyknął. Chociaż tutaj chyba czar leci jakiś. A jeżeli nie, to nie. Natomiast, no właśnie, tu gdzieś trzeba będzie walnąć. Pomóż tam. Mamy przyzwanie. Tam walnijmy, wy wyjdźcie. No tu jest w miarę. Zwijmy jednostkę. Dobra, gościu, bo zginiesz. Tu wygląda sytuacja. Nie wygląda w sumie źle aż tak. Tu by trzeba pierdyknąć to. Pierdykniemy to. The North decides!
tu jest problem największy. Naprawdę staliście tutaj cały czas, kurde. Straciliśmy jednych, ale... No cóż, ty wyjdź. No pozwolę sobie spowolnić jednak, kurde, bo tu jest... Dużo się dzieje. Pierdyknij tam. Dobra, wy już wyjdźcie stąd, tu. Tak, wiem, że ich wysłałem w lewo, ale no jednak w prawo muszę ich wysłać. Tak, wyjdźcie, wyjdźcie. Sporo jednostek straciliśmy w ogóle. I wy jesteście tu, okej. Okay. Nowego. No dawaj go, kurde. No niestety, muszę ich tutaj pościgać, ponieważ oni wyszli z zamku, nie? Więc... Więc tak, to może się uda po prostu. Jak najwięcej jednostek tutaj złapać. Pierniczę, weź go. Dogonimy go w ogóle. Trochę tak, ale... Ale nie. Straciliśmy, kurde, strachulców i widzę właśnie te jedne jednostki tu. No i tyle. Co tam? Już wojskowy... Nie, bo miałem, kurde, was dziabnąć tutaj. Akcja zniszczona, plemiego romadny, okej. Okay. Masz dysk cincha. Z roku kampanii, okej. Okay. Dobra. Dobra, czy tutaj mamy jeszcze jakąś szansę, bo zaraz zginiemy wszyscy. Czy mamy szansę ich tutaj dopaść? Jesteś magiem spaczenia. Jest dobre też. Faktycznie, kurde, ciebie tutaj atak w zwarciu i tak dalej, dziabnąć. Mamy straż przednią. Te złote ogary? Nie, no faktycznie, kurde, weźmy rezerwy. Zresztą ty masz dużo punktów tutaj. Dobra. Tak zwarciu dla jednostek opuszczonych, pomiotów, chaosów. Tak, to było dobre.
na nich, no i ten złowieszczy czarownik. Dobra. Przyszedł reward. Ty masz, kurde, jeszcze jeden punkt. A nie, ty masz poziom 16. Wiem, że 19. To nie, to nieważne. Monticere, przespaczenie. Wrota. To będzie jedno więcej. To można by to dziabnąć, ale kurde, no potrzebuję ten magiczny przewodnik. Dobra, weźmy uziemienie. Czy ja dam radę tutaj to dziabnąć po prostu tak? Hops. Pasożytniczy. Tylko nie, to ja miałem to zniszczyć w ogóle. Tak, miałem to zniszczyć. Dobra. I tu się uzupełniamy, git. Bardzo się cieszę, dodatkowy punkt. Ogień zagłady to jest dla was w ogóle. Poczyniowy ogień to jest obrona w zwarciu dla was. To by też nie było głupie. O tu... To dopiero poziom 16. Spojrzenie losu to jest atak w zwarciu i nie może się poruszać. Przeciwnik. Spoko. To jest fajne. A to nie jest ten? Klątwa, zasięg. No to nie jest to oko, ale wydaje mi się, że nie. Takie wielkie oko, taki wir po prostu. Limit rezerw mocy magii, bierną jedność Herald Przemian, czyli... Regeneruje punkty bariery walczących. Generacja obszarowa. Git. Piekielny champion. To jest 15. Siła broni plus 10. Fajnie. No dobra, to jest pancerz. Dla was i premia do szarży. Dla strachulców, ale... Obrona dla strachulców i dla innych tutaj. Obrona może nie być głupim pomysłem. Weźmy tę obronę. Ty, mój miły, nagle masz poziom 17. Magiczny przewodnik dla ciebie. Dobra. Tutaj nie mam punktów. Tutaj mam marionetki zamętu, a tutaj nie mam nic. No nic, no. Damy radę chyba. Monolit. Tak? Monolit mamy tutaj przejąć. Poświęć. No, zwiększ spaczenie cincha tutaj. Trzeba będzie, kurde, zrobić taką akcję. Dobra, mój miły. Nagle przyszedł Richter tutaj. Otóż. Plusowe zwycięstwo. No, kurde. Super, czy ty możesz go tutaj... Nie, nie możesz. Dobra. Jedną turę sobie poświęćmy. No to może wyjdą, może nie wyjdą. Zobaczymy. Cytadela jest tu. Tu jest szansa na ekspansję. Tyk. Już się nie wahamy. Znaczy, no trochę muszę pieniędzy zostawić, tak czy inaczej. Czekajcie, w Mosiężnej Twierdzy... Jest 280. Czy wy macie jakieś budynki sensowne na razie? Chyba jeszcze nie. Znaczy zawsze mogę to zmienić na co innego. Dobra, mamy 7000 przychodu. Więc na spokojnie. Tu też 3000. Patrzę, gdzie może ewentualnie są te krótsze czasy oczekiwania na pieniądze. Na zwroty kapitałowe. O, zamek Drachenfelsa mamy. Aha, to tu na dole było. Dobra, no to tutaj, kurde, jakie tam pieniążki są? Żadne. Póki co, więc klik. Grymuary. Kurczę, ja potrzebuję grymuary, kurde. Poczenie. Mocą ekspansję, no. Dobra, zostawmy. Resztę, tu. To się nie poruszył nasz niesamowity Wolfgang. I ty miałeś coś wolfgangować tutaj. Co ty możesz umieć robić? Powstrzymać? Zrań go. Sukces, kurde.
bądź specjalistą. No i będziesz biegał gdzieś, będziemy patrzeć, nie? Co prawda mamy jakiś splon, mamy wymuś pokój, wymuś bunt, tylko to są trzy. Wymuś pokój pomiędzy, ale to nie. Jeszcze cztery tury. Co my robimy teraz? A tę drogę wojny, dobra. To nie będzie droga wojny. No i zobaczmy. Co tam? Mamy całkiem niezłe te, nie? Traktat pokojowy byście chcieli. I wy macie pokój, dobra. To jest dobry pomysł z tym pokojem. Z drugiej strony... Tak to nie, agresji można by wrzucić od razu. Czy ja... Nie, nie potrzebuję paktu o nieagresji. Dobra, dawaj. Bo z Wiliczem już nie walczą, nie? Tutaj wyszli do nas, kurde. No dobra. Jak zwykle. Czy ja mam jakieś miejsce sensowne tutaj? No może na tyłach trochę, ale... No bo oni wyszli do nas, no nie? Dobra, mamy rycerzy. No właśnie, wydaje mi się, że kogoś tam będę musiał wysłać na tyły do nich. Żeby ich harasowano. Harasowali. No, bo tutaj nie mamy takich, kurde, jednostek fajnych. Mniej więcej tak. No i mamy ciebie płomieńcze. Dobra. Mamy sporo jednostek latających, bo aż cztery jednostki. No i dobra. Go, go, go. No trzeba będzie, kurde, ten moździerz, dlatego między innymi się ustawiłem na tyłach. Bo ja się dalej chyba nie przesunę, nie? Bo tu jest koniec mapy. No troszkę. Uciekają w ogóle. Były płaszczki, żeby tam trochę podziałać. A tu mamy strzał pod spodem. Eksplozja. Ale to jest jako bombarding, tak? Tak. Dobra, tutaj mamy ten ostrzał taki tego. Tu nie mamy nic specjalnego, więc bij. Młodzież jest tu. Chowany. Młodzież atakuje tutaj. Dobra, niech atakuje. Dobra, to podejdźmy trochę.
Wyjdźcie. Wywróćcie. Atakujesz tu i spoko. Dobra, jest i Karl. Elegancko. Atakujmy tych. Gwardią elektorską. Dobra, już spoko. Chodźmy tu. Tu już takich problemów chyba nie będzie, aż dużych. Wyjdźcie, 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 wyjdźcie. Tak, ty sobie tam walcz. Na spokojnie. Wspomóżmy tu. Jeśli wspomożemy, tym lepiej. Właściwie to wy możecie już polecieć tam. Dobra. Tak, Moździerz już jest dziabnięty, więc spoko, wy możecie wracać powoli. Oczywiście będziemy tam harasować Wedara. Ty, co ty tu? Odpierniczasz. Dobra, dobra, wróćcie. Potrzebujemy was tutaj, bliżej. Dobra, wycofajmy ich trochę. Odrobinkę, no żeby, kurde, coś tutaj, wiecie, postrzelać trochę więcej, nie? Wróć. No, tutaj sobie strzelajcie, gdzie chcecie. Widzicie tego, kurde, skurczybyka? Właściwie to. Jak to pierdykniemy, to będzie ładnie. Gdzie jest mój mag? Nie pamiętam, czy on miał, kurde. Poziom 20 czy nie? Nie, nie. Ogólnie lećcie tam, ale... Karlu, żyjesz, żyjesz. Maga. Straciłem, kurde, maga. Chyba, że nie, no nie, bo nie ma nikogo. Gdzieś pewnie został zestrzelony albo coś. Taki, widzicie, moment, kurde, nieuwagi i koniec, nie? Go, kurde.
Dobra. Trochę tu, trochę tam. Tyle. Ale wydaje mi się, że on miał, kurde, level 20. No jak można go, kurde, stracić? No właśnie. Gdzieś ty tam stary poszedł w ogóle. Nie wiem nawet w którym momencie, kurde, ty zginąłeś. A, straciliśmy płaszczki, ale te płaszczki są i tak takie za mocno, więc to akurat mi ich specjalnie nie szkoda. No ale to jest podstawowa, kurczę, armia. Czemu ty mnie, kurde, tutaj łapiesz z tym? Gościu! Odejdź. Niesiono rany. Ta w zmienionej postaci, obrona w zmienionej postaci, to jest dobra sprawa. Amunicja w zmienionej postaci, raczej będziemy... No. Raczej będziemy walczyć wręcz. Dobra, teraz jest pewne zwycięstwo. Klik. Już nie rozgrywam tego, no bo to była bitwa przed chwilą. O, Aldorf. Klik. Dobra. Położono kult Szachraja w tym i przydzielono zadanie, słuchajcie. Wielka intryga. Spóźniono delegacja. Władcy Imperium organizują szczyt dyplomatyczny. Najwyraźniej jednak zapomnieli wysłać ci zaproszenie. Nic nie szkodzi. Wystarczy, że sam się wprosisz i obrócisz tych małostkowych arystokratów przeciwko ich niezaprzeczalnie zdeprawowanemu oczywiście cesarzowi. No i git. Co to będzie za ten? Za akcja. O plus. No nie, no jeszcze na razie nie. Bo kurde. No właśnie, to jest ten rejklandzki gambit za chwilę. Pierwszy zastęp budynek 5 poziomu. Mamy to? Bo to jest dom spustoszenia. Założono. Nie, no to jest to. Ale nie, no nie jest budynek 5 poziomu. Upieszczy zastęp. Zaraz. Który to jest? Legion. Z 5 poziomu to ten wyrwanie. O. No to wykrywalność plus 100, ale już w tym momencie mamy sporą wykrywalność. Trzeba będzie zmniejszyć, bo wykrywalność jest minus 10, tu to jest minus 30. To jest minus 30. Tu jest duża niewykrywalność. Dobra, to musimy się niestety pozamieniać. 100 na to. 10 tur, no ale... No wiadomo, no trzeba niestety. Ale w sumie... Trzeba, nie trzeba, tylko co my dostaniemy? Znaczy nie trzeba, ponieważ mamy to już możliwość rozegrania tej bitwy, nie? Bo mamy te 3 zrobione. Zinfiltruj wolną osadę. Imperium. Mamy złup Aldorf, albo my złupiliśmy. Dobra, czyli ja nie muszę tego robić. No nie. Hmm. 600, więc w sumie może i coś spoko. Pieniążek. No. Rydwany. No nic. Nie trzeba tego robić. Spadamy ogólnie. Spadamy sobie do nas. Wymienimy trochę jednostek, myślę. I już, kurczę. Grymuarów mamy sporo. Tego mamy też sporo. Dobra. Iber. Mógłbyś dołączyć do nas na moment. Co ty w ogóle za opcję masz? Poszukiwanie ewentualnie. Tak. Adelbercie, żegnaj. Dobra, my jesteśmy ukryci przynajmniej. Więc taki plus tego wszystkiego. Natomiast tu...
Faktycznie trzeba będzie iść powoli w tym kierunku. Tup. Uzupełniać się i wziąć czołg parowy. Nie no, czołg parowy tutaj raczej nie. Straciliśmy jednych pomiocisków. Mamy pieniądze w ogóle na to? Co, 4 tury aż? Ja pierniczę. Ale smutek. Ale dobra, wyjście ten czołg parowy. No i 2 tury będę stał? Nie wiem, czy mi się opłaca, kurde, tutaj być 2 tury. Grasanci. Jest możliwość potem zmniejszenia tego? To są czary jednostki. Intrygi północy. To jest doświadczenie, obrona i tak dalej. Wierne umiejętności, doświadczenie, opuszczeni, pancerze, siła broni. To mamy piekielne wiotra. Umiejętność armii, burza ognia. Tak, to są fajne rzeczy też. Bełty zmiany, żeby to kurde przyzwać, wiecie. Oko. Nie no, tu są już te szczeliny. Wydaje mi się, że nie ma możliwości. Znaczy, to jest limit globalnego werbunku, ewentualnie tempo uzupełniania strat, no nie? Ale... to nie to. Tempo globalnego werbunku. No i dobra. Zamek Tancredy jest tu, 660, ale to mieliśmy sobie zamienić już. Dobra, bo pieniądze mamy, ale pieniędzy nigdy dość. Grimuary. Nie. Na razie pieniądze tylko. W Nordlandzie, tu jest ok. Tutaj, kurde, Gursel. Moment, sio. Gdzie to jest? Tutaj. Ok. Jest 508, tu jest całkiem niezły ten pieniążek. W Brookwater nie ma nic. Może będzie, ale na razie nie ma nic. Zostawmy to. No dobra, pasożytniczo trochę. Grimuary. Nie to. Grimuary. Aż tu będziemy, kurde, widoczni, no ale dobra. 800 zł zostało. Grimuary. Nie no, podstawowe budynki są, więc spoko. Dobra, wydaje mi się, że się wszyscy ruszyli oprócz Wolfganga. Ty możesz kogoś tu jeszcze dziabnąć. 29%, to nie. Wiesz co? Idź tu. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jest Bruno. Można by go ranić potem. Albo coś. No i tyle. Jakąś intrygę, wymuś pokój, wymuś ten. Czy mogę w sumie wymusić pokój na... No tu już nie ma nikogo. Gdzie oni są? Buntownicy. Ogrzy. Dobra. Dopilnuj, by został wybudowany następujący budynek. Kult przemiany. Mamy ten budynek. Bardzo dobrze. I dzięki temu mamy tak. Nie udało ci się przekonać błękitnych skrybów. Pokaz siły nie jest jedyną rzeczą, która może ich wpłynąć. No i dobra. Teraz czas podjąć decyzję. Dopilnuj, by zbudowany został to. No to to było przed chwilą. Dobra. Pergamin i Inkaust. Błękitni skrybowie podziwiają przepastną bibliotekę, którą im prezentujesz, gotowi wypełnić ją po brzegi wszelakimi niszczycielskimi zaklęciami i kompendiami. Ich sprzeczki są jednakowoż przeokropnie uciążliwe. Jeden ze skrybów pragnie dołączyć do nas na drodze ku zniszczeniu i unicestwić świat śmiertelnych, podczas gdy drugi marzy o twych niebosiężnych księgozbiorach, garnąc się do tego, aby ku czci Cincha kopiować treści bezładnych zwojów. Choć ich nieustannie właśnie przyprawiły ci nieraz oból głowy, wreszcie skrybowie przedstawiają ci ciekawą propozycję. Możesz poprowadzić owych zwiastunów chaosu do walki, by zapisali kroniki twych wyczynów krwią waszych wrogów.
Mimo to, jeśli uznasz, że lepiej sprawdzą się wśród regałów z różnorakimi wolumenami, zostaną na miejscu i zadbają o to, by twoja kolekcja okultystycznej wiedzy jeszcze bardziej się powiększyła. Nie, nie. Bohatera i to będzie zdobywane doświadczenie, wszystkie postaci. I mistrzostwo we władaniu wiatrami żywiołów dla opalizujących koszmarów, kultystów i panów przemian, wszystkie armia, o masakra. To jest też... A, czas odnowienia, kurde, dla nich. Bo tutaj... Jest odblokuj bohatera na 15... Pro, na 15 tur to będzie działało tylko, więc... Dobra, weźmy ich. Zdobywasz nową postać, wygląd i moc osoby, po którą się podszywasz. Tak wiernie, że nie zwiedziesz. O kurde. Dobra. Gitni skrybowie chętnie zajmą się twoimi wrogami. Będą oni czytać zaklęcia ze swych pergaminów, aż wszystko wokół pochłonie chaos. Każdy fragment magii w powietrzu to kolejne słowa zaklęcia zapisane na zwoju, powołane do życia w imię Cincha. Mając ich po swojej stronie, magia Cincha będzie zawsze na wyciągnięcie ręki. Za każdym razem, gdy zapełnią oni nowy zwój, otrzymasz dostęp do nowych czarów, które sprawiają, że groza wypełni serca wrogów zmiany. W sensie wrogów zmiany. Wy jesteście kim? Legendarnym bohaterem. Co? Tu. Dobra. Spadamy. Nie. Czy ty jesteś, moment, ty jesteś zmęczony chyba jeszcze, tak, tak. Minus 50. No dobra, siedź tu i patrz, co się dzieje. Ty natomiast, mój miły, idź i rań. 67%, pyk, sukces. Nie ma. No i dobra. No, faktycznie, tu się pozmieniamy. Bo ci błękitni skrybowie... To nie mają w ogóle. Kakofonia grozy. Bariera dla jednostek skurczybyków. Strachulce wywołują terror w ogóle. Masakra. Amunicja plus stówka. To dla was. Wolność na ostrzał. Wzmacniają ataki błękitnych skrybów o wybuchy niebieskich płomieni. Kurde. Wędrujący czarodzieje. Zasięg ruchu na mapie kampanii plus 10 armia bohatera. Super. Gdy ten nie jest wcielony do armii plus 40. Dla samego tego. No bo to jest... Pompa wiatrów. No nie. Ma zabójstwo, co prawda, ale. No nie. Wszystkie zaklęcia domeny ognia zostały dodane do zwoju czarnoksięstwa. Kurde. Mamy zaklęcie metalu, tu mamy zaklęcie wzmocnienia pancerza obrony w zwarciu. Masakra, dobra. Kurde, nawet nie patrzę. Będą mega. Nawet nie patrzę, będziemy patrzeć później, myślę na to. Lord się nie poruszył nasz tutaj, gościu. Dobra. To jest zniszczone. Musimy iść na górę. Tu nie ma co. Stalty jest tu, dobra, uciekamy. Chociaż samych łuczników ma jakieś takie same bzdury. Można by go, kurde, pokonać, no ale dobra. Już poszedłem na górę. Patrzę, że kurde, to już jest koniec i tury i... Kochani tego odcinka, może jeszcze tylko wrzućmy okiem na nasze kulty. Tam, gdzie można, wrzućmy pieniążek. Pustkowiach. Wieża z czarnego kamienia. 123. No raczej tu nie będzie, kurde. Ciekawe, chociaż może. Najwyżej się zamieni. Nie mam tego. Nie mam pieniędzy już. Trudno. Dobra. Kochani, będę kończył. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę mieliśmy walk. No, nie takich super, ale udało nam się Karla Franca pokonać. Udało nam się pokonać... Era chyba, czy jak on tam miał? No i tutaj jedną, kurczę, walkę w Zatokach Ostrzy i no i właśnie.
Nie mogę mu sprzedać tej osady, wiecie, nie mogę mu oddać tego, on musi sam sobie tutaj przyjść i... Dojdziemy, ty. Gdzie widzisz, czy jest w ogóle? Tu jest. Tu jest Wajaczłekowicz, tu jesteśmy my. Mogę mu kazać, kurde, ty, wiesz co, idź tu i... Moment, bo to jest twoja ten. Ty. Idź to, weź. Jesteśmy tu. No i ten monolit, kurde. No właśnie pytanie, czy go zniszczyć, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Trzeba założyć tutaj kult, bo musimy mieć tutaj 75% spaczenia cinczowego. Dobra. Także to przed nami. Bitwa przed nami również o intrygę w Imperium. Natomiast no, myślę, że tutaj trzeba mieć nowszą armię. Lepszą troszeczkę. Tutaj... Spaczenie cincza w monolicie Katama, to jest to. Rama. Tu jest Katama napisane. No tak też, dobra. Do 75 i to będzie druga. Przeciwko rasie norska. No właśnie, to może być problem. Natomiast możemy splądrować lub złupić. Zielonomotłań. No bo właśnie, bo to jest splądruj, czyli po prostu rozegraj sobie tam bitwę. A jeżeli tam nagle pojawi się kult, no to wtedy budynek łupów piątego poziomu. No to to będziemy mieć i to będziemy mieć prawdopodobnie. Oczywiście nic nie szkodzi, żeby zrobić inne rzeczy. Wtedy będziemy mieć te nagrody, które są, wiecie, w innych tych intrygach. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa.